O, jadę sobie z Zenonem. Hej, 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 forsa, forsa, hej, hej, hej. Ale i zobacz, Tomasz, i tutaj trzeba zadać sobie teraz pytanie, i to pewnie nie jeden YouTubic je sobie zadaje. Czy ja jadę gravelem z krwi i kości, a ty jedziesz gravelem z krwi i kości z prostą kierownicą? Ja jadę polskim produktem flagowym od pana Unibike. Jest to model Xenon, po to w światku rowerowym zwany Zenon. Ale ja ci powiem więcej, bo teraz patrz. Jak nagrywaliśmy jakiś czas temu, że gravele zaczynają mieć amortyzatory, to pytanie, i to jest bardzo trudne pytanie, ale zarazem ciekawe. Gdzie się zaczyna gravel z prostą kierownicą i amortyzatorem, a gdzie rower crossowy? Nie no, crossowy ma inne przełożenie, co zaraz powiem, jakie tutaj są, inną geometrię ma. A przygotowałeś się do odcinka, czytałeś sobie? Co miałem czytać? No specyfikacje ONES i tak dalej, konkurencjones. Ja tu widzę specyfikacje. No a konkurencjones? Es correcto. Ten rower nie ma konkurencji na świecie. No i ja jestem przygotowany, ale tu się fajnie jedzie. Albo ja już trzeci dzień nie jeździłem rowerem i jakoś jak sarenka. Who the hell are you? A baby. Ale przyznaj Easy, że pan Bontraber... Nie, Bontraber troszkę się poprawił. No i patrz, ja robię tak. A ja robię pyk. I tak. I gruz do gruzu. That's the joke. You suck, big... Fenomenalny jest ten rower. Zenon? Tak, tylko... Ale to jest dobry pomysł. YouTube-widzowie, słuchajcie, bo to jest pomysł nie Kamila. Jakbyśmy produkowali rowery nasze, to byśmy je nazywali polskimi imionami i jakby się flagowiec nazywał? To chyba Jarosław. Drugi byłby Andrzej. Nazwał Donalda nie możemy nazwać, bo to nie polskie imię Donald chyba, nie? No jak nie polskie, on Polakiem. W sumie Andrzej, Jarosław... Dobra, nie mieszaj mnie w te swoje chore gry. Dzień dobry wszystkim ze studia ekologicznego. Podoba się dla mnie z tej strony Kamil. Nie Kamil. I? Unibike Xenon. Czyli najlepszy flagowiec. Rower crossowy w Polsce. Tylko czy on jest najlepszy ze wszystkich? Ja nie wiem, czy on jest najlepszy. Wiem, że generalnie on jest dosyć specyficznie złożony jak na rower crossowy, bo zobacz, że on nie ma sztycy amortyzowanej, tak? Tak jak większość unibajków. Ale ma miękkie siodełeczko. Ma miękkie siodełko. Nie ma mostka z regulowanym kątem. No. Ale ma kierę delikatnie podniesioną do góry. Dla mnie fenomenem w tym rowerze jest osprzęt. Czyli można powiedzieć, że to rower crossowy z zacięciem sportowym. Tak, z zacięciem gravelowym. No i właśnie. I teraz, zanim przyjdziemy do samego roweru. Gdzie się zaczyna granica roweru crossowego, a gdzie, jeszcze nie zostało wymyślone, ale tutaj kluczowe może być słowo jeszcze, a gdzie gravel z amortyzatorem, wiemy, że już są, bo są z barankiem, są, ale zaraz prawdopodobnie ktoś wymyśli gravela z amortyzatorem z prostą kierownicą i wtedy, czy to jest rower crossowy, czy to jest gravel z prostą kierownicą? Nie wiem, dla mnie ten rower to taki trochę fikołek. Czemu? Dlatego, że rower jest kozacko złożony, bo on siedzi praktycznie na całej grupie XT. Łącznie z heblami. Tak, łącznie z heblami. Piasty ma dorki, czyli średnią półkę, ale na jakiego groma pakować tu 3 blaty z przodu i do tyłu 10? Ja wiem. No. Żeby było 30 przyłożeń. Dobrze, 30 przyłożeń tylko po co? Żeby człowiek miał możliwość wyboru. Lepiej... Nie, to jest moim zdaniem zły pomysł troszkę. Bo teraz tak, ja sobie sprawdzałem, zanim przejdziemy do specyfikacji technicznej tego roweru. Tak z pamięci, jakbyś mógł wymienić. Jaki rower jest dla niego konkurencją? Nie ma. Jest? Jaki? Roam Zero. On wprawdzie w tym roku widoczny był bardziej słabo w katalogu ten, niż, no. Z dostępnością. I Polygon Haste X7. No tak, ale zobacz, że Polygon jest tańszy i Giant też jest tańszy. Tak. Ten rower stoi na pełnym XT. Tamte rowery nie stoją na XT. Giant dostaje Microshifta chyba z tego. Giant to jest mieszanka Shimano Microshifta. Polygon z kolei ma tylną, słabszą przerzutkę, bo tam jest Deore, no i ma napęd 1X. Tak, tam jest. Ale jeżeli chodzi o ramy, no to można powiedzieć, że Polygon, Unibike i Giant będzie miał podobny. No Giant będzie miał taką troszeczkę bardziej zaawansowaną technologicznie. Tutaj niestety gdzieś tam niedźwiedź może szarpnąć, coś tam zrobić. No ale to też gdzieś pod kątem turystycznym, bo umówmy się, jest to rower do jazdy turystycznej. Tak. Będzie to podobne. I teraz, to kosztuje katalogowo 6,5 klocka.
Giant kosztuje katalogowo 6 klocków. No, Polygon jest tańszy. Polygon 5200 teraz. Dobra. Katalogowo. Na pewno na plus zasługuje amortyzator blokowany z kierownicy. Tak, i co ważne, jest powietrzny. Przy czym w konkurencji, tamtej Giantie i Polygonie, są identyczne amortyzatory, tak, też powietrzne. Też a amortyzator powietrzny jest dużo lepszy, bo przy zakupie powinniśmy podać masę naszą ciała i pompujemy go idealnie pod tak. użytkownika. Ale tu pojawia się jedna rzecz, tak, dla której warto żyć. I nie zmienia się nic! Spróbuj tym palcem przerzucić bieg. Coś nie bardzo, nie? Już ja tłumaczę i objaśniam. To Felik pokaże w przybliżeniu. Bo to jest, jak się nazywa, to nie matchmaker. Matchmaker nie, był to jest obejma od XT, ale obejma od XT, klamka jest krótka do rowerów sportowych, a manetka jest od rowerów crossowych, trekkingowych. Jest tu za krótko. Chodzi o to, że ten tyteć, on ledwo wystaje i tu jak zmieniasz biegi, to zaczepiasz o klamkę hamulcową. Ty, ale w ogóle... Dziesiątkę widzę po raz pierwszy na tym. Właśnie. To jak w dużym Fiacie były takie liczniki. Takie wskaźniki. No. A, jeszcze na jeden minus pan Unibike. No. Tu dostanie minusa, bo wcześniej były opony Schwalbe. No. A teraz są Rubeny. Ale właśnie to też rozmawiałem z panem Unibike'em. Pan Unibike powiedział, że to, do czego oni chcą wrócić, to, żeby one były w pełnej, możliwie najlepszej specyfikacji, co jeszcze w tym roku nie było możliwe. I oni znowu będą wracali na rok 2024 do troszeczkę lepszych opon. No ale cena Unibike'a za rok ma być podobno przybliżona. Więc to nie jest tak, że będą jakieś drastyczne spadki, czyli podobna taktyka jak w Giantie. Przy czym przy zachowaniu tej ceny chcą wrócić właśnie, żeby nigdzie nie było opon Rubeny, tylko żeby były Schwalbe i tak dalej. Przy czym Tomek, ten rower to ja kojarzę, mimo że nie handlujemy, jest taka Merida Crossway chyba. No jest Crossway. I tam też jest coś, tam XT, LTD, kiedyś Centuriony takie były, pamiętasz? Ale ten rower ma jeszcze jedną fajną rzecz. O! On ma stopkę w zestawie. Tak. Mi to bardziej przypomina rower crossowy do szybszej jazdy. Tylko właśnie teraz pytanie, czy ty potrafisz odpowiedzieć? Jeżeli załóżmy nagle ktoś wymyśli gravela z prostą kierownicą i amortyzatorem. Było już takie. To wiesz, co mi się wydaje, czy one się będą różniły? Geometrią, bo tutaj mimo, że nie ma regulowanego mostka, nie ma regulowanej, amortyzowanej sztycy, to zawsze w rowerze crossowym geometria będzie bardziej wygodnicka. Tam będzie musiała być pochylona bardziej, ale... Gdzie pochylona? No w gravelu takim. No tak. No. Ale tu generalnie on stoi na oponach 740. I tutaj zobacz, że no 42 jeszcze wepchasz. 45 już. A niektórzy potrafią 50 wpychać do graveli, jak wiemy. Tak, nie wepchasz tu generalnie. No. Ale moim zdaniem to jest kozacki rower, jak ktoś potrzebuje do miasta, do turystyki. Masz oczka na bagażnik, na błotniczki można przycybancić i to będzie fajnie śmigać. A rączki? Ale śmiało chyba można powiedzieć, że to jeden z najlepszych rowerów crossowych, jakie w Polsce są dostępne. I co ważne, on przede wszystkim jest. Bo wprawdzie nie ma go dużo, tam jakieś pojedyncze sztuki dostaliśmy, ale nie kojarzę, żeby w czasach przycovidowych Zenony były. Nie, one szybko schodziły generalnie. Rączki są na plus. Tak, dałbyś nie Kamil approved? Tak, bo ja pamiętam te rączki kiedyś Bond Rider miał, pamiętasz? 19 kg ważyły rączki, tak samo zrobiłem, tak, tylko były bez tak, tych. Pamiętam. Bez tych lockringów to się nazywa, tak? Tak. Tak. A tutaj są jeszcze to, co jest fajne, jak w rowerze dziecięcym, że tutaj w hamulcu XT, jak kręcimy tą taką pokrętłą baryłką przy klamce, to regulujemy sobie. Ja mam i nie kręcę nigdy, wiesz? Bo teraz ustawiłeś. Ty fitting oczami potrafisz zrobić. Tylko nie wiem jeszcze jedna rzecz, po co tu jest. No. Po jaki grzyb tu jest wstawiona tarcza 180 z przodu? No, żeby zatrzymać. Można... Rama posiada udźwig do 120 kg. No, ale można 160, pad. I teraz ja mam dla pana Unibike lekcję. No. Welcome to this first teaching on our Pioneer School. Dear pan Unibike. O! Wywalasz adapter. No. Koszta mniejsze. Tak. Wstawiasz tarczę 160, koszta mniejsze. Tak. Nie dzwoni ci na zakrętach, bo tarcza, czym większa tarcza, tym jest wiotka, bardziej dzwoni. Tak. I już można, tak? A ja teraz pan Unibike pewnie sobie myśli tak. Daj mi tarczę 160, to takie włożę. Ale jak to daj? Może prawdopodobnie nie mieli. No przodu. Może co nie mieli? Było aż tyle. No nie wiem, no. Dzwoń do pana Zenona. I zobaczymy, co tam... A tarcze są w systemie Center Lock.
Ale Tomasz, to co ja chciałem powiedzieć, to zobacz, bo zwróć uwagę na bardzo istotną kwestię dla pewnej części użytkowników rowerowych. Mamy osłonę na korbie. A wróć mój błąd, to ponad 42. No i już chciałeś okłamać. Ale 42 na 622. Tylko kurde blady, skąd Unibike, ty mi powiedz, dorwał korbę trzyrzędową jeszcze z osłonką? One są, to w produkcji. A z fabryki. Bo tu trzeba nawiązać jedną rzecz. To jest 42 na 622, ale to jest też 700 na 40. Są zawsze dwa oznaczenia podane. Dlaczego? Bo jedno jest oznaczenie francuskie, drugie nie. Gdzieś czytałem kiedyś, wyleciało mi to z głowy. Jeszcze jedna rzecz. No, ale mów. Możesz nie kręcić, bo będę pokazywał. Przepraszam. O, Adam Słodowy. Tylny wybierak konik przesmykacz jest XT, ale bez sprzęgła. A XT to też może niewielu ludziom mówić za dużo. Na świecie idzie tylko jedna grupa wyżej. XTR, co już jest... Tak. Wiesz, co oznacza XTR? Co? Extreme. Bez sprzęgła. A wiesz, co oznacza XT? Co? Extreme. Bez sprzęgła jest ta przerzutka, więc ona na dziurach będzie niestety tiku-tiku robić. Tak? A jak będzie kiedyś latać. Nie było 10 lat temu ze sprzęgłem, wszyscy jeździli na takich... To taką łańcuch olatał. O, latał. No. I co, i to chyba wszystko generalnie. Oczywiście w pan Unibike w kolory nie gra za bardzo. Jak coś jest dobre, to się tego nie zmienia. Dla mnie tylko, kurczę, ten przewodnik jakiś tak tutaj. Przy czym, co zasługuje na plus jeszcze, ten słynny Xenon. Zobacz, Unibike tak dba o swoich użytkowników, że w większości rowerów, jak mamy tak poprowadzone pancerze i robimy tiku-tiku tak kierownicą, to prędzej czy później wytrze nam się tutaj lakier z boki. A tutaj zobacz, i to jest gumka Jaguar. To nie jest jakieś rybci-pypci, tylko patrz, chyc i ta gumeczka wtedy się blokuje. Co miał zmienić w tym rowerze od razu po zakupie? No. To. Czemu? Bo mi nie leży ten kolor. Ale ty zobacz, że to się o tutaj spina z tym czerwoną kreską. Ale... Zobacz, z rozmiarem 19 ale tej i z czerwieni... naszą naklejką czerwoną. Tej czerwieni jest... Za... Ale... A hydroforming? Tak, nadaje bajeczne kształty. Nie, generalnie mi ten pancerz nie dźwięczy. Ja tu bym dał jakieś koszyczki, może czerwone. Ale pancerz czarny, żeby tu nie było wieś, tańczy i śpiewa. A, rozumiem. No dobra, Tomasz, choć jeszcze jesteśmy, korzystając z pięknych okoliczności przyrody, pokręcimy się troszeczkę, bo aż grzech nie jeździć dzisiaj. No. Na plus. Nie, no człowieku, to jest mało tego. Tu ciężko znaleźć droższy, lepszy rower w Polsce crossowy. Nie ma. I myślę, że firmy takie z tych ogólnoświatowych, one nie potrafią zrobić takiego roweru. Widzę, że firmy zachodnie chciałyby może taki rower mieć, a im brakuje koncepcji. I cojones. Cojones. O, patrz, ostatnio widziałem na TikToku instrukcję wsiadania, patrz. Widziałem. O tak robisz, o tak robisz, o tak robisz. O, i w moim wypadku się nie sprawdza. Fajnie, no super. Pamiętajcie ludzie, nie wszystko jest takie, jak widzicie w internecie. O, ja powiem ci takim ksenonem, pyszna jazda, powiem ci. No to i możesz iść do parku na tiku-tiku i se tutaj o fiździ-miździ możesz pojeździć. Mnie to nogi bolą po jeździe w piątek Tomek, i z tobą. Jest środowisko dla ciebie naturalne. Dawaj, skacz. Nie widzę tu pizzerii żadnej. Ole, jeździ Xenon, ulala! Oj, toczy się jak góral prawie. No widzisz? Ale patrz, co to jest. Ty. Patrz, jaki rytm. Oh, Felik, ty to nagrywaj. Ja wiem, czemu ja taki zmęczony. Po rowerze w piątek, sobota. Zaraz powiedzą, że gruby to nie da rady na rowerze. To był Tomek. A, i ja mam apel. Chodź tu, Felik, i pokaż. Ja mam taki apel do wszystkich prowadzących, do wszystkich YouTube widzów, którzy komentują pewne rzeczy. To, że mój przyjaciel, nie Kamil, ma do siebie pewien dystans, to wszyscy wiemy. Ale ja wam zdradzę taką zagadkę. Jeżeli raz się powie gruby, drugi raz się powie gruby, i to bez różnicy, do nie Kamila, do kogokolwiek w internecie, kropla drąży skałę. To siada ludziom na beret. I jeżeli
hejtujecie kogoś, to pomyślcie, jak się czuje ta druga osoba, bo jeden, drugi, piąty, dziesiąty raz jest śmiesznie, później wcale nie jest śmiesznie. I to nie jest fajne. Sorry, Izzy, że tak nie na temat roweru, ale siedzi we mnie ciągle to, że ludzie tak cisną, bo ty już nawet McDonalda nie chcesz jeść ze mną. Ale to nie, że ja nie chcę jeść, ja jem McDonalda. O, jutro możemy i do Sumowe, i na tartę z malinami, i kawiczku. Wszystko możemy. I ciasteczku, tak? Tak, a teraz jeszcze taka ciekawostka. Niestety, ale przyszło nam żyć w takich czasach, że musimy na 3 dni wyjechać z firmy i jechać na 3 dni do Świeradowa, jeść i jeździć rowerami. Przeżyjemy to jakoś? Eat, sleep, reading, tak? Riding. Reading. Reading to czytać. Ale i co jest najciekawsze, Felik, bo YouTube-widzowie też mogą tego nie wiedzieć. Generalnie Unibike wypracował sobie taki koncept, że nie ma nadprodukcji. Oni sprzedają do sklepów określoną ilość, która tam wzrasta co roku o kilka procent. Dzięki temu wszystkie sklepy kupują i odbierają rowery ile trzeba, a klienci kupują. I tak naprawdę w przypadku Unibike'a, jeżeli ktoś poluje na jakiegoś, to trzeba go kupować w momencie, jak się świeci, bo za chwilę go nie będzie. A to nie będzie dlatego, że ich jest po prostu tak arcymało. Jest mało, to jest butikowa produkcja jednak. To może Unibike to takie polskie Pinarello? Ja myślę, że lepiej niż Pinarello, bo Pinarello zobaczysz w Proturze, tak? Ja nie wiem, ile musieliby zapłacić dla pana Unibike'a, żeby on w Proturze wystartował. Opracowaliby jakąś aeromaszynę. No właśnie. Gdzie mają już tak naprawdę... Uwaga, Tomek! Mostek! Mogliby Geosa połączyć z tą starą szosą, co mieli kiedyś. Ale pamiętasz te ceny? No. To już nie wróci. To celebraci! Ale to dobrze, widzisz. Teraz dla YouTube widzów pokażemy, że rowerem crossowym czy gravelem można jeździć po parku. Tak. I można jeździć również po asfalcie. Tak. Ja sobie właśnie zblokowałem amortyzator, o! O, ja i też. I nie ten. I nie robię tiku-tiku. W lewo odblokowuję. Ale powiem ci, nogi mam jak z waty. Dobrze zrobiłeś formę przed... Może ty to czułeś i zrobiłeś formę przed wyjazdem służbowym. Nie, powiem ci, ojej, ciężko. Naprawdę? No. Toż ze mną sam się toczy. Tylko łącznik między siodełkiem a kierownicą nie bardzo działa. Prowadź nas do lepszego jutra. Co? Ale powiem tobie i dla YouTube widzów, że jakoś ja nie mogę. Jak widzę stopkę w rowerze, wiem. A właśnie, o. Wiem. Ja wiem. Wiem, do czego mogę porównać stopkę w rowerze. No. To jak jest samochód i on ma relingi na dachu. Ja mam relingi. No to właśnie taki masz samochód, jaki masz stopkę nie. w rowerze. Ja wczoraj miałem taką rozkminę, przypomniało mi się. No, że jestem kiedyś, ciekaw. Jak miałem polską myśl technologiczną, Romet Mustang, było to wprawdzie 30 lat temu ponad. Ja pamiętam, że on był sprzedawany z taką prądnicą, co szarpie około, nie? No. Pełne butniki, bagażnik, stopka. To był Góral wtedy, tak? No. Ja wywaliłem te błotniki, ale bagażnik zostawiłem. Nie wyobrażałem sobie roweru bez bagażnika MTB. Widzisz, Tomaszu, król złoty, jak się wiele tak zmienia. Myślałem wczoraj, jakby to było, jakbym do mego prokalibra bagażniczek przy ale przy można! Na sztyce na przykład. Ja wiem. Topika. Trunk baga. Wstawić. Uwaga, będzie klasyczne wyprzedzenie. O, patrz. Jak można mieć amortyzację w rowerze, nie mając amortyzacji? Ole spre... Widziałeś, Izzy, tą ilość tak amortyzacji w siodle? Tak. To też jakiś nowy koncept. Zaraz może być tak, że John Burg czy inny Siniak... O, podpatrzy. Podpatrzy technologię białostocką. A. I będzie w ciężkim szoku. Ja myślę, że oni to wszyscy zerkają na Podlasie. Tak? Co tu się dzieje? Jakie tu wynalazki? A to możliwe, że dlatego John Burg obniżył ceny? Bo ty mówiłeś, że jest za drogo. Tak. To brzmi logicznie. Ja mówię, panie Dir John Burgę, proszę taniej. Dir John Burgę? A się ujechałem. Teraz? 3 godziny tak jeździć, powiem ci. Ile? 3 godziny. Trzy godziny, no, nagrywki tak.
Tyle było, tyle było. O, patrz. Jaka technologia w Białymstoku? U nas samochody otwieramy pilotem. Proszę. U mnie też tak działa, ale to nie z każdej strony. Kiedyś jak byłem we Włoszech 30 lat temu. We Włoszech? Tak, 30 lat temu. Nie? No. To oni się pytali, czy u nas niedźwiedzie białe biegają. My jeszcze mamy z takich rzeczy oprócz niedźwiedzi białych. Domofony, lody ale z automatu. Nie, to jest logiczne. Kino. Nie, to jest logiczne o niedźwiedziach. Tak? Ja to teraz rozkminiłem. Bo oni już wtedy wiedzieli, że niedźwiedź pazurem szarpie. Myślę, że za rowery. A myślisz, że ty, to może Marin ogarnął logo niedźwiedzia, no dlatego właśnie. Tak? No. Czyli też mogli podpatrzeć, co się tutaj dzieje. Ile ty obstawiasz towarzy? Z podpórką, ile podpórka? To już ponad pół kilo. Pół kilo, kilo no. Dobra, ja obstałem, są tyrkamy. Jakieś... 0,10. No, nie. Nie ma czegoś takiego jak 0,10. 1,10. Ale... No nie tyrka, ale to nie jest rower do trykania no nie tyrka, sportowego. Bo to jest rower do jeżdżenia, do trykania. Ja obstawiam 13 kila. Z podpórką to masz 13,400. Dobrze powiedziałem. No. A teraz patrz, ja wyjmę takie sztuczki. Daj. Jedna tobie, jedna dla mnie. Użyjesz ty. No, dawaj, ty pierwszy. Pozdrowienia dla całej załogi Gosia i Piotr z Cypru. Ja cię kręcę. Byłem na Cyprze. Moje jedne z najlepszych wakacji w życiu. To teraz ja mam gorące pozdrowienia dla całej ekipy Sprint Rowery od Mirki i Bartka. I tu podpis ostre tiku-tiku w karkonoszach. Czyli piździ-miździ było. Pocztówki, tak? Mam... Zostydził. Nie pocztówkowy, ale mam dwie pocztówki z Chorwacji. Pozdrowienia dla Kamila i z jego i Felcika. Opalamy się i pływamy i jemy ciastki. Joanna i Artur. Ciastki ok. Opalanie tak sobie, pływanie nie bardzo. Prudnik. Pozdrowienia z ekipy z bike. O Jezu, ja nic nie rozczytam, powiem wam. Marek to tato, Maciek syn. YouTube widzowie, ok, dzięki. Nie rozczytam takim matkiem napisane, ale dzięki bardzo. Drukowane mi pisać. O, dokładnie, albo wyklejanki robić. Groźby jakieś. Anonimy takie, albo ten, groźby. I mój ulubieniec, Unibike Xenon, leci tutaj. Dobra, YouTube widzu, będziemy kończyć, bo tu jeszcze trzeba o asfaltem jechać. Pamiętajcie, YouTube widzowie, dzwonki, lajki. Suby, rowery na platformach i kup bidon, bo tak chcę. Kup bidon. Ciekawe, ilu YouTube widzów pamięta dyskietki 1,44. Dajcie znać w komentarzach. No, dajcie znać w komentarzach. Kto z was pamięta dyskietki 1,44 mega? Teraz 1,44 mega to nawet zdjęcie nie waży. Moje zdjęcie nic nie waży, bo ja nic nie ważę. No w sumie.